Interfejs gry umieszczony jest na tej planszy. W lewym dolnym rogu znajdują się raporty szczegółowe dotyczące danego etapu gry. Są to informacje o farmie oraz o działaniach podjętych w bieżącym roku i w latach poprzednich. Prawy dolny róg pozwala na przejście do kolejnego roku, czyli do kolejnej tury gry. Na dole, pośrodku ekranu, znajduje się wskaźnik zrównoważenia. Wskaźnik ten składa się z trzech składowych: zrównoważenie ekonomiczne, środowiskowe i socjalne. W każdej chwili można też sprawdzić, co wpływa na te wskaźniki. Gracz ma możliwość prowadzenia różnych działań, które powinny przynieść pożądany efekt. Przyciski umożliwiające te zmiany umieszczone są w różnych miejscach planszy w sposób intuicyjny i oznaczone są odpowiednimi piktogramami. Na planszy jest 10 obszarów, które umożliwiają wprowadzenie różnych działań. W kilku przypadkach dostęp do tych samych działań jest w kilku miejscach. Na przykład system żywienia krów można zmienić w feeding system oraz w cows.